widać są w bojowych nastrojach i tak łatwo nie ulegną tutaj wrogowi. Dziękujemy wam serdecznie, odwiedzimy was oczywiście w obozowisku. Musztry oddziałów wojskowych, pogadanki o dawnej wojskowości, prezentacja broni i wyposażenie 17-wiecznego żołnierza wojsk autoramentu polskiego zagranicznego. Oprócz tego gry i zabawy plebejskie, m.in. szermierka dla dzieci, zawody łucznicze, a także około godziny 16 nauka tańców dawnych prowadzona przez grupy Persekula. O 17 pokazy 17-wiecznej musztry i kunsztu wojskowego, a o 21.30 wielka bitwa ze Szwedem o Pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim.